Jeszcze nie tak dawno były tu dziury, po których trudno było jeździć. Teraz to nowa, szeroka i równa nawierzchnia z kostki betonowej. Tak prezentuje się teraz ulica Różana w Szombruku w gminie Giedrzwałt. I choć ruch na drodze nie jest duży, codzienne życie mieszkańców będzie teraz znacznie łatwiejsze. Walczyliśmy przez kilka lat o tą drogę. Udało się dostać dofinansowania. Ulica bardzo potrzebna, nowoczesne osiedle. Dzieci do przedszkola, do szkoły, do pracy, więc no, żeby ta jakość była na właściwym poziomie, musimy budować drogi. Nowa droga to nie tylko zdecydowanie wyższy standard nawierzchni. Dzięki wydzielonemu chodnikowi i nowemu oznakowaniu będzie też bezpieczniej. Ulica Różana w Szombruku jest jedną z kilku inwestycji, na które gmina Giedrzwałt otrzymała finansowe wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W nowym rozdaniu pozytywnie oceniono także kolejne projekty. Z naszych 9 wniosków na liście podstawowej 6 się znalazło, a 3 na liście rezerwowej, ale dość wysoko. Przebudowa ulicy Różanej kosztowała 1 600 000 zł. Dofinansowanie wyniosło ponad 1 000 000 zł. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv